Drodzy codziennikowi widzowie, witam Was wszystkich serdecznie 30 kwietnia 2024 roku we wtorek. Tradycyjnie czyniąc to słowami z Pisma Świętego, pierwszy fragment na dzisiaj to Psalm 25, werset 6. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. I z Nowego Testamentu, z listu do Tytusa, z 3 rozdziału, wersety 4 i 5. Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Rozpoczynając każdy dzień, każdy kolejny dzień naszego życia, zastanawiamy się być może, co on nam przyniesie, a wieczorem, kładąc się spać, myślimy nad tym, jaki on dla nas był, co mi przyniósł. Każdy kolejny dzień jest swoistą niespodzianką, bo nie zawsze i nie do końca wiemy, co się w danym dniu wydarzy. Czasami wszystko idzie zgodnie z naszymi planami, ale czasami dzień nas zaskakuje. Bywa, że nasze dni wypełnione są co do minuty i wszystko idzie zgodnie z tym, co sobie zamierzyliśmy. Wiemy, ile możemy na co poświęcić czasu i tak często mijają po sobie kolejne dni. I dzień bywa podobny do drugiego. Przeżywając tak każdy dzień, możemy popaść w pewnego rodzaju bezrefleksyjną rutynę i przestać zastanawiać się nad tym, z czym przychodzi do mnie kolejny dzień, albo co mi ten dzień dał. Możemy nie znaleźć czasu na refleksję nad własnym życiem, ale także na tę refleksję i spotkanie z Bogiem i z Jego Słowem. Słowem, w którym Bóg mówi nam o swoim miłosierdziu i o swojej łasce. Dlatego Bóg dzisiaj w swoim Słowie przypomina nam o tym, że jest od wieków niezmienny i że przy każdym i przy każdej z nas stoi ze swoją łaską i ze swoją miłością. On nie patrzy na owoce, na efekty naszych zamierzeń, naszych planów, ale patrzy na motywację, z jaką rozpoczynamy każdy kolejny dzień naszego życia, każde nasze działanie. Drodzy, motywacją niech jest dla nas i dzisiaj, każdego dnia, ten, który nam daje to słowo. Bóg w Jezusie Chrystusie. Niech On przez swojego Syna zmartwychwstałego, Jezusa Chrystusa, jest dla nas motorem napędowym do tego, aby każdy dzień spędzać pod Jego błogosławieństwem, mając na pamięci Jego łaskę i miłość. I w ten sposób, składając świadectwo przed innymi o Bożej miłości do każdego człowieka. Niech dobry Bóg prowadzi nas dzisiaj, jutro i każdego dnia. Zostańcie z Bogiem.